Kończy się trzecia kadencja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Za nami 4 lata ciężkiej pracy. Dzięki dobrej, szerokiej koalicji, stabilności Sejmiku Województwa udało nam się dobrze pracować, efektywnie wydawać środki unijne i środki budżetowe. Ostatnie wskaźniki, które pokazują efektywność wydatkowania unijnej pomocy, wskazują region Świętokrzyski na 5. miejscu w kraju spośród wszystkich województw. Daje nam to wielką szansę wykorzystanie jeszcze dodatkowych pieniędzy pozyskania dla regionu z puli ponad 500 milionów euro dla regionów najlepiej wydatkujących unijną pomoc. Województwo Świętokrzyskie rozwija się bardzo prężnie, bardzo dobrze wykorzystuje swoją unijną szansę. Po wyborach 2006 roku w naszym Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego jako regionalnym parlamencie ukształtowała się koalicja składająca się z 3 ugrupowań politycznych, czyli z Polskiego Stronnictwa Ludowego, Platformy Obywatelskiej i PiS-u. Zdawałoby się, że koalicja jest egzotyczna, jednak założyliśmy sobie, że cechą jest trwałość tej koalicji, dlatego też to było pierwszoplanowe, a nie różnorakość tych partii, które w swoich może założeniach mają różny pogląd na podobne sprawy. I tak też się stało, że dzięki tej stabilności koalicji Sejmik całe 4 lata pracował tak, że wypracował 750 uchwał, które dotyczyły różnorakich spraw związanych z naszym województwem świętokrzyskim, różnych dziedzin życia. Tam były uchwały dotyczące spraw gospodarki, turystyki, kultury, oświaty, zabytków, ochrony zabytków kultury, sportu, rekreacji, edukacji itd. Miniona kadencja samorządu województwa obfitowała w wiele wydarzeń ważnych dla ochrony zdrowia. Sejmik udzielał wsparcia finansowego i rzeczowego szpitalom podległym samorządowi województwa. Między innymi powstały nowy oddział kardiochirurgii, neurochirurgii. Doposażone zostało również Centrum Onkologii w nowoczesne urządzenia medyczne. Na jednej z ostatnich sesji Sejmik przyjął stanowisko w sprawie utworzenia systemu opieki paliatywno-hospicyjnej w kraju. Zajmował się też kwestią nadwykonań w szpitalach, apelując do Narodowego Funduszu Zdrowia o pilne zrefundowanie tych kosztów za świadczenia medyczne. Patrząc z perspektywy 4 lat jako radni Sejmiku, myślę, że z podniesioną głową możemy kończyć tą kadencję. To okres, który poświęciliśmy na rozwój województwa, na rozwój gmin i powiatu województwa świętokrzyskiego. Postawiliśmy w pierwszej kolejności na rozwój zaniedbywanej przez lata infrastruktury technicznej, ale także na inwestycje w sferze zdrowia i kultury. Wspomogły nas w tym fundusze pomocowe z Unii Europejskiej. Tylko w ramach jednego z programów, Regionalnego Programu Operacyjnego, województwo świętokrzyskie otrzymało 726 milionów euro. Realizację Regionalnego Programu Operacyjnego zaczęliśmy od podziału pieniędzy na 2 newralgiczne dziedziny życia – służbę zdrowia i infrastrukturę drogową. W obu tych dziedzinach były ogromne oczekiwania społeczne i wciąż dużo, zwłaszcza jeśli chodzi o infrastrukturę drogową, jest jeszcze do zrobienia. W ramach RPO na remonty i modernizację dróg w regionie rozdysponowaliśmy w sumie 612 milionów złotych. Mijająca kadencja samorządowa Samorządu Województwa Świętokrzyskiego mija pod znakiem dużych inwestycji w ochronie zdrowia. Począwszy od takich, bym powiedział, spektakularnych inwestycji w szpitalach wojewódzkich poprzez mniejsze, ale równie ważne, równie potrzebne inwestycje w szpitalach powiatowych. Zrealizowane przez nas inwestycje w służbie zdrowia to duże zadania, mające strategiczne znaczenie dla ochrony zdrowia mieszkańców województwa. Są wśród nich m.in. oddane niedawno do użytku nowoczesne oddziały kardiochirurgii i neurochirurgii w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym, jedna z kilku w Polsce pracownia pozytonowej tomografii emisyjnej w Świętokrzyskim Centrum Onkologii oraz rozbudowany blok operacyjny w tejże jednostce.
Nowoczesna stacja kolektorów słonecznych i specjalistyczny sprzęt w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze, duże inwestycje w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy oraz w Szpitalu Świętego Rafała w Czerwonej Górze. Stworzyliśmy nowoczesną bazę ochrony zdrowia, dającą mieszkańcom województwa dostęp do najnowocześniejszych procedur medycznych i programów profilaktycznych. Dzieląc fundusze w ramach RPO, kierowaliśmy się zasadą, że każda gmina powinna otrzymać unijne dofinansowanie na przynajmniej jeden projekt. W ten sposób wprowadzaliśmy w życie zasadę zrównoważonego rozwoju województwa oraz unijną ideę solidaryzmu. Realizacja programu przebiega bardzo sprawnie. Większość funduszy z RPO została już rozdysponowana, a dobre tempo wydatkowania środków Unii Europejskiej otwiera nam drogę do udziału w podziale dodatkowych ponad 500 milionów euro z tzw. Krajowej Rezerwy Wykonania. To zaś oznacza możliwość dofinansowania kolejnych inwestycji w regionie. W ramach funduszy unijnych, zarówno z RPO, ale także z programu Kapitał Ludzki, wspieraliśmy także mikro, mały i średni biznes, wychodząc z założenia, że jest i będzie motorem rozwoju województwa świętokrzyskiego. Jest to także główny obszar gospodarczy, w którym tworzone są nowe miejsca pracy. Nie zapominamy o tym, że połowa mieszkańców województwa mieszka na terenach wiejskich. Systematycznie wspieramy wielopłaszczyznowy rozwój obszarów wiejskich. Przekazujemy gminom fundusze na poprawę infrastruktury technicznej, czyli modernizację dróg, budowę wodociągów, kanalizacji, oczyszczalni ścieków. Dobra infrastruktura techniczna to po pierwsze poprawa warunków życia na wsi, po drugie punkt wyjścia do rozwoju usług i przetwórstwa rolno-spożywczego. Finansowym narzędziem do tych działań jest program rozwoju obszarów wiejskich. W ramach trzech programów, począwszy od dużego krajowego programu infrastruktury i środowisko, poprzez PROW, poprzez regionalny program operacyjny, rzeczywiście poprawiamy w sposób znaczący stan środowiska w województwie świętokrzyskim, zwiększamy poziom skanalizowania, zwiększamy poziom zwodociągowania, w zasadzie kończymy wodociągowanie całego województwa. Także te wszystkie działania wpływają w sposób znaczący na poprawę stanu środowiska przyrodniczego w województwie świętokrzyskim. Wspieramy rozwój edukacji, wyrównując młodym ludziom szanse startu w dorosłe życie. Uznaliśmy, że inwestycja w edukację, w wiedzę to lokata dająca najwyższe zyski w przyszłości. Dobrze wykształcone społeczeństwo to dynamicznie rozwijający się region. Wymyśliliśmy autorski, świętokrzyski program wsparcia edukacji. Dzięki naszemu programowi w ciągu 2 lat do szkół w województwie trafiły nowoczesne pomoce dydaktyczne, m.in. tablice multimedialne o wartości 10 milionów złotych. Pieniądze na ten nowoczesny sprzęt edukacyjny pochodziły z budżetu województwa. Ale nowoczesną edukację wspieraliśmy także funduszami z Unii Europejskiej w ramach programu Kapitał Ludzki. W ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki mamy do dyspozycji kwotę 317,5 miliona euro. Do tej pory część z tych pieniędzy, znacząca część została wykorzystana, w tym duża część w obszarze edukacyjnym. Dzięki środkom z programu operacyjnego Kapitał Ludzki do tej pory objęliśmy zajęciami pozalekcyjnymi około 35 tysięcy dzieci i młodzieży. Ponad 8 tysięcy dzieci korzysta z punktów przedszkolnych, których uruchomiliśmy 270. Ponadto 400 świętokrzyskich uczniów otrzymało stypendia za wybitne osiągnięcia w nauce. Nie zapominamy także o obszarze kultury i turystyki. Przykłady pierwsze z brzegu to Wojewódzka Biblioteka Publiczna, która stała się nowoczesna i jest wzorem dla innych. Jest przykładem rosnąca szybko siedziba Europejskiego Centrum Kultur w Kielcach, gdzie wreszcie znajdzie swe lokum Filharmonia Świętokrzyska. Wreszcie unikalne przedsięwzięcie i wyjątkowa oferta dla starszych i młodszych turystów Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie. Jako przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu chciałem powiedzieć o czymś, co mi jest najbardziej bliskie z różnych powodów. Raz, że jestem nauczycielem i mieszkańcem gminy Pacanów i powiatu budzkiego, o Europejskim Centrum Bajki w Pacanowie. To duma naszego sejmiku. To
decyzja, z której możemy być w sposób szczególnie zadowoleni. Radość dzieci wychodzących z Europejskiego Centrum Bajki to podziękowanie w naszą stronę. Już na koniec chciałem powiedzieć, że działania sejmiku były bardzo rozważne. Mam tu na myśli to, że wszystko, co robiliśmy, przyczyniało się do zrównoważonego rozwoju województwa. Każda gmina, każdy powiat mógł realizować to, o czym marzył, a myślę, że udział sejmiku w tych marzeniach był znaczący. Celem naszej koalicji było przede wszystkim, jak powiedziałem na wstępie, nie jej, że tak powiem, różnorakość, tylko stabilna praca dla dobra województwa i myślę, że nam się to udało. Mnie jako przewodniczącemu bardzo na tym zależało, żeby sejmik tak właśnie pracował. Dlatego też tą drogą, za taką pracę wszystkim radnym naszego sejmiku bardzo serdecznie dziękuję. To jest już inne województwo niż jeszcze kilka lat temu. Świętokrzyskie zmienia się, pięknieje, nadrabia historyczne zaniedbania, patrzy w przyszłość. Budujmy je razem.